Publico Bono. A w dzisiejszym wydaniu naszej debaty wita Państwa Jerzy Pasierb oraz moi Państwa goście, przedstawiciele ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie. Pan Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Marek Rząsa, Platforma Obywatelska. Witam, panie pośle. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Poseł Wojciech Bakun, Kukiz 15. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pan Krzysztof Feret, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich. Zgodnie z formułą naszej audycji, w zależności od tematu, zapraszany jest do niej przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego. Zaproszenie wystosowaliśmy w piątek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety ze względu na późniejsze dramatyczne wydarzenia w Stalowej Woli, atak nożownika w tym mieście, służby prasowe wojewody poinformowały, że pani wojewoda i pan wojewoda nie będą mogli wziąć udziału w programie. Sytuacja i jej konsekwencje wciąż są dynamiczne. To uniemożliwi udział. Tak mówi przekazana nam wiadomość o godzinie 11:00. Kolejna konferencja prasowa w Stalowej Woli w sprawie tegoż ataku właśnie. Rozpoczynamy zatem dyskusję w obecnym gronie. Przypomnę, czynny jest nasz telefon dyżurny, jak to zwykle w panelu bywa. 17:07 dwójek. Małgorzata Iwanicka oczekuje na państwa komentarze i opinie. Zanim rozpoczniemy dyskusję na wcześniej planowane tematy, poprosiłbym jednak o krótką, osobistą państwa refleksję dotyczącą właśnie owego ataku nożownika w Stalowej Woli. W centrum handlowym w piątek mężczyzna zaatakował tych, którzy byli na zakupach, ranił 10 osób, jedna z zaatakowanych nie żyje. Czynności śledcze potwierdziły, że mężczyzna, który atakował ludzi w centrum handlowym, leczył się psychiatrycznie. Z jednej strony przyzwyczajeni byliśmy do tego, że mieszkamy w jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju i tak jest nadal według statystyk, ale ta tragedia pewnie burzy to nasze przekonanie, nasze spojrzenie zwłaszcza. Z drugiej możemy powiedzieć, że niestety niebezpieczeństwa współczesnego świata docierają do nas tu i teraz w nieco pewnie bezpośrednim wymiarze. Kto z Państwa chciałby w tej kwestii jako pierwszy? Myślę, że... Pan poseł Mieczysław Kasprzak. Trzeba ubolewać nad tym, co się stało. To pokazuje na tym, jak niebezpiecznie dzisiaj żyje się na świecie i w Polsce. Tych wydarzeń na co dzień obserwujemy bardzo dużo. Szaleńców pojawia się mnóstwo, napięcia społeczne, tempo życia, a problemy osobiste, społeczne, zawodowe powodują to, że psychika wielu osób nie wytrzymuje. I tutaj nie da się uszczec, nie da się zastosować jakich środków takich, które pozwoliłyby wychwycić i zapobiec temu. Oczywiście trzeba być ostrożnym, trzeba monitorować wszystko, ale przypadek Stalowej Woli pokazuje, że no, tego nie udało się w jakiś sposób uszczec, zapobiec wcześniej. Dramat ludzi, oby takich rzeczy było jak najmniej. Trzeba przede wszystkim złożyć wyrazy współczucia rodzinie ofiary ataku tego szaleńca i trzymać kciuki, czy modlić się za tych, którzy znajdują się w szpitalu, również w ciężkim stanie. Ta sytuacja pokazuje bardzo jasno, że nie ma miejscowości, nie ma kraju, który jest całkowicie bezpieczny, dlatego że nigdy nie wiadomo, co człowiekowi siedzi w głowie. Dzisiaj mamy zbyt mało informacji, nie wiemy o sprawcy ataku. Byłoby zbyt dzisiaj pochopnie wyciągać jakiekolwiek wnioski, ale ta sytuacja bardzo jasno pokazuje, że może to się zdarzyć w każdym miejscu, również w Polsce. Ja mogę tylko powiedzieć, że... Waldemar Szumny, PiS. Tak, szanowni państwo, no akurat mnie ta informacja spotkała w drodze do Warszawy. Miałem radio włączone, gdy o tej tragedii usłyszałem, także tutaj chciałem wszystkim poszkodowanym, ich rodzinom złożyć właśnie wyrazy współczucia. Jest to duża tragedia, co należy jeszcze tu podkreślić, że bardzo szybko, gdy tylko pani premier dostała taką informację o tym wydarzeniu, rozmowa była telefoniczna, błyskawicznie z prezydentem Stalowej Woli i zapewniona jest tu wszelka pomoc, właśnie także medyczna, czy przede wszystkim medyczna, jeśli chodzi o opiekę tutaj. Myślę, że należy robić wszystko, żeby tego typu wydarzenia no, nie powtarzały się i były jak najrzadsze w całym kraju. Poseł Wojciech Bakun, Kukiz 15. Ja również chciałbym przede wszystkim złożyć kondolencje rodzinie ofiary i też życzyć powrotu do zdrowia osobom poszkodowanym w tym wypadku. Myślę, że to wszystko, co możemy zrobić na dzień dzisiejszy.
są odpowiednie służby od tego, żeby tą sytuację w jakiś tam sposób wyjaśnić. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie będzie w żaden sposób wykorzystywana politycznie, czy do odtrąbienia jakiegoś sukcesu przez opcję rządzącą, czy nie da powodów do ataku opozycji. Mam nadzieję, że pochylimy się wspólnie nad tymi ofiarami, jak tutaj wcześniej przedmówcy wspomnieli, tego typu sytuacja, jak widać, może zdarzyć się w każdym miejscu i na pewno jest to dramat dla osób, które zostały poszkodowane, jak i dla rodziny ofiary. Także myślę, że tyle. Pochylmy głowy. Pan Krzysztof Feret, Nowoczesna. Proszę Państwa, jest mi bardzo przykro, że zginęła kobieta w wieku, kiedy jeszcze sporo lat życia przed sobą miała. Duża tragedia dla jej rodziny i składam wyrazy współczucia. Również trzymam kciuki mocno za te osoby, które są w procesie leczenia, również te, którym udzielana jest pomoc psychologiczna, żeby jak najszybciej wróciły do formy i żeby jak najszybciej, o ile to możliwe, nie pamiętały na co dzień o tym zdarzeniu. Tutaj ja myślę też, że odpowiednie służby powinny przyjrzeć się procesowi leczenia tego człowieka, bo być może kluczowa jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że on się znalazł tam, gdzie się znalazł i mógł po prostu dać upust tym swoim niezdrowym zachowaniom. Ale jeszcze jedno chciałem podkreślić, mianowicie postawę ludzi, którzy obezwładnili tego napastnika, bo to przecież nie służby mundurowe zadziałały, interweniowały, tylko w pierwszym rzędzie ludzie, którzy się nie przestraszyli. Dobrze jednak, że wśród nas, mimo tej całej znieczulicy, o której się powszechnie mówi, że człowiek jest wśród ludzi, ale sam, znaleźli się jednak i tacy, którzy podjęli interwencję i co tu mówić, uratowali na pewno osoby, które mogły jeszcze zostać ranne czy zabite, gdyby tej interwencji nie było. Wypada nam tylko mieć nadzieję, że do takich zdarzeń dochodzić nie będzie, że wszyscy ci, którzy są poszkodowani, wrócą do zdrowia, a wszystkie okoliczności całej sprawy zostaną wyjaśnione. Przechodzimy do kolejnych tematów dzisiejszego panelu. Stan ustaw sądowych po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Podczas spotkania prezydent przedstawił na piśmie swoje uwagi do poprawek partii do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest już kolejne spotkanie. Rzecznik prezydenta mówi, że do niektórych poprawek zgłoszonych przez PiS prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia, co do innych zastrzeżeń nie ma. Rzeczniczka PiS mówi, że rozmowy były owocne. Oczywiście szczegóły tych rozmów ujawnione nie są. Być może dojdzie jeszcze do jednego spotkania na linii prezydent, prezes PiS. Jak panowie patrzą na stan procedowania i stan ogólny tego wszystkiego, co dzieje się wokół ustaw sądowych? Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę tak, bardzo. Szanowni Państwo, ja akurat właśnie sobotę, niedzielę spędziłem w Warszawie i mogę tu z całym przekonaniem powiedzieć, że wszystko idzie ku porozumieniu, także to jest ten, po pierwsze, ten dobry komunikat. Oczywiście będziemy analizować uwagi prezydenta, ale atmosfera tego spotkania była tu nawet bardzo pomyślna. Widać, że jest chęć porozumienia. Mamy nadzieję, że i partii, ugrupowaniu Prawo i Sprawiedliwość, i prezydentowi to widać wyraźnie, że zależy właśnie na tym porozumieniu. I co trzeba jeszcze tu podkreślić czy przypomnieć, proszę Państwa, że już przecież na dzisiejszą sytuację jest tak, że PiS poszedł na duże ustępstwa, jeśli chodzi o te prezydenckie projekty. Przypomnę, że tu ta zgoda jest na wybór członków Krajowej Rady Większością, chociażby te 3/5, czy na znaczne takie ograniczenie roli ministra sprawiedliwości. Więc jeszcze raz mówię, to te sobotnie komunikaty, czy jednego rzecznika, czy drugiego, wyraźnie także pokazują, że idzie to ku porozumieniu. Platforma Obywatelska, Marek Rząsa. Byliśmy świadkiem przemówienia, które bardzo wyraźnie wskazuje na to, i te działania, które podejmuje prezes Kaczyński z panem premierem, z panem prezydentem Dudą, że chcecie państwo zawłaszczyć Polską. Polska nie jest waszą własnością. Polska nie jest waszym folwarkiem. To wy nie będziecie decydować sami o tym, jaki ma być kształt polskiego sądownictwa. Nie, 3/5 większości, panie pośle. 3/5. Tak, 3/5, ale Sejmu, polityków, więc proszę nie mówić. Mamy do czynienia z medialnym show, z niczym więcej. Dzisiaj odwracacie uwagę Polaków od najważniejszej sprawy, od struktury
polskiego sądownictwa, trzeciej władzy, niezawisłej, niezależnej, a wy robicie spektakl medialny Polakom i każecie nam się zastanawiać, kto kogo i gdzie ma witać. Czy mają witać pana prezesa w drzwiach, w progu, przed samochodem, za samochodem, może klękać, może całować w rękę. To nie tędy droga, panie radny. Nie tędy droga, szanowni państwo z PiS-u. Polska to nie jest piaskownica, a w tej chwili wygląda na to, że dwóch panów, pan prezydent Duda i pan minister Ziobro, w piaskownicy wyrywają sobie zabawkę, a sądownictwo nie jest zabawką w waszych rękach. I przychodzi nagle dobry tatuś, pan prezes, i mówi, no może dzisiaj się zgodzimy, żeby ten więcej decydował, albo ten. To jest walka dwóch panów, który będzie miał większe wpływy. W żaden sposób to, co robicie, nie usprawni to pracy polskich sądów. Mało tego, dzisiaj na Podkarpaciu mamy najlepszy przykład. Minister Ziobro w sposób jednoznaczny, bez podania przyczyn, odwołuje dwóch dobrych prezesów sędziów przed upływem ich kadencji. To jest bardzo niebezpieczny manewr. To znaczy, że każdego, kto ma kadencję, będzie można w trakcie jej zwolnić bez podania przyczyn. Pan Krzysztof Feret, Nowoczesna. Proszę Państwa, tak naprawdę ja się lubię wypowiadać merytorycznie, a merytorycznie wiemy bardzo niewiele po tym ostatnim spotkaniu, dlatego że żaden z panów, ani prezydent Duda, ani prezes Kaczyński, nie byli uprzejmi poinformować opinii publicznej, jakie dokładnie były propozycje omawiane i co ustalili. Wszystko, co na ten temat wiemy trochę więcej, pochodzi z wypowiedzi pani Zofii Romaszewskiej, która też ogólnie, ale jednak troszkę bardziej kierunkowo zrelacjonowała to spotkanie w Radiu Z. Merytorycznie możemy ciągle mówić o tym, co pan prezydent Duda zaproponował pod koniec września jako swoje kontrpropozycje dla zawetowanych projektów ustaw. Bo tutaj mamy czarno na białym, co jest. Z wypowiedzi pani Romaszewskiej wnioskujemy, że pan prezes Kaczyński przedstawił raczej propozycje idące w stronę tego, co we wrześniu zostało zawetowane. No więc powstaje takie wrażenie, że Polacy mają wybór między rozwiązaniem niedobrym, ponieważ myśmy na którymś z wcześniejszych spotkań w tym programie wypowiadali się szczegółowo i merytorycznie na temat propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, krytykując z uzasadnieniem konstytucyjnym to, co tam należało skrytykować. Natomiast radykalizacja propozycji rzekoma według relacji pani Romaszewskiej ze strony prezesa Kaczyńskiego nie wróży nic dobrego. Myślę, że rozwiązania są takie możliwe dalej, że no będą kolejne spotkania. Ostatecznie pan prezydent da się przekonać prezesowi Kaczyńskiemu do jego rozwiązań. Obaj panowie wtedy na konferencji prasowej wydadzą komunikat, że osiągnęli tak zwany kompromis dla Polski. To jest tym bardziej prawdopodobne, że obaj panowie strzegą dość mocno dostępu do szczegółów tego, co jest na stole. A drugie rozwiązanie to jest takie, że prezydent, możliwe, nie wykluczam tego, że prezydent Duda się nie zgodzi na te rozwiązania, skoro one tak są fundamentalnie różne według pani Romaszewskiej od jego propozycji. No i zostanie tak, jak jest, co w naszej opinii Nowoczesnej byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jedno jest pewne, że prezes Kaczyński nie ustąpi, ponieważ projekty te lipcowe zawetowane i to, co tam było, to jest istotny element planu jego na rządzenie Polską i to, o czym pan Szumny mówi jako objawie ustępstwa, czyli 3/5, to nie jest żadne ustępstwo, bo tak naprawdę zostawia dalej decyzję o obsadzie KRS-u w Sejmie. Czyli jest to dalej decyzja polityczna. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja myślę, że tak naprawdę to nie posunęliśmy się ani krok do przodu. Cały czas słyszymy, że rozmowy przebiegają w przyjacielskiej, dobrej atmosferze. Natomiast szkoda, i to dzisiaj już jest wiadomo, że nic dobrego dla sądownictwa polskiego nie zostanie uczynione. Ludzie oczekiwali zmian w sądownictwie, zmiany procedur, przyspieszenia rozstrzygania spraw, uproszczenia, potanienia w
podnoszonych kosztów sądowych. Natomiast cała energia została skierowana na zawłaszczenie sądów. To widać już po sądach powszechnych. Tutaj kolega wspominał, co się dzieje w sądach powszechnych i tam nie ma mowy o usprawnieniu. Wręcz przeciwnie, po tych propozycjach, które pojawiają się, kolejki w sądach się wydłużą, procedury będą dłużej trwały. W tej chwili spór trwa, jest prowadzony tylko pod względem, kto obsadzi, kto będzie miał wpływ na obsadę poszczególnych stanowisk w sądach, kto będzie powoływał sędziów. To jest wojna wewnętrzna w PiS-ie. Natomiast co możemy jako opozycja zrobić? W tej chwili trzeba szukać jakiegoś wyjścia najlepszego z tej patowej sytuacji, bo to jest sytuacja patowa. W ramach i mówienie nawet dzisiaj, że to opozycja podkręca, coś blokuje, no jest wręcz anachroniczne, bo to w ramach PiS-u ta wojna się toczy. Jakby ona się nie zakończyła, to będą złe rozwiązania. Natomiast pan prezydent ma takie świeższe spojrzenie na to, co się dzieje, natomiast jest cały czas pod pręgierzem PiS-u i jest tutaj szantażowany przez PiS, że nie zostanie wystawiony. Już do tego stopnia doszło w przyszłych wyborach parlamentarnych. To jest przykre dla ludzi. Natomiast ludzie cały czas oczekują, że sądy zostaną usprawnione i PiS posługuje się tutaj tą argumentacją. Popatrzcie, ludzie czekają na zmiany, ludzie chcą zmian. 80 czy 70% jest za zmianami, tylko że to, co w tej chwili jest robione, nie ma nic wspólnego z oczekiwaniem ludzi, więc myślę, że jeżeli PiS skończy swoją kadencję, to trzeba będzie rzeczywiście reformować sądy, tak aby były bardziej dostępne, bardziej przystępne dla ludzi, aby był większy udział nawet obywateli, bo dzisiaj mówimy o ławnikach, ale w sądzie naczelnym. Natomiast sprawy ludzkie obywateli rozgrywają się w sądach powszechnych. Tu na dole, w Przeworsku, w Lubaczowie, tam gdzie już dokonuje się czystek i prezesi sądów będą dyspozycyjni wobec tej władzy, która ich tam posadziła, bo to już widać. Zmiany są potrzebne, ale nie takie, jakie w tej chwili się dokonują. Pan poseł Wojciech Bakun, Kukiz 15. Prawdę mówiąc, panie redaktorze, widząc ten temat i to pytanie, troszeczkę we mnie się burzy krew. Dlaczego? Dlatego, że jak już wspomniał pan Feret, rozmawiamy w zasadzie o niczym. Rozmawiamy o jakichś hipotetycznych przypuszczeniach, jakichś przeciekach medialnych, nie rozmawiamy o konkretach i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło za zamkniętymi drzwiami. Proszę zauważyć, że można powiedzieć, zmarnowaliśmy 15 minut z życia słuchaczy, którzy słuchają naszej audycji, na to, żeby dewagować na to, jak wyglądało spotkanie pana Kaczyńskiego, pana prezesa. Przy okazji przypomnijmy, nasz telefon dyżurny wciąż czynny dla państwa, 17:07. Z panem prezydentem, a może należałoby właśnie zapytać słuchaczy, czy faktycznie najważniejszym, palącym dla nich problemem jest to, czy w drzwiach Belwederu pana prezesa powita minister, czy powita pan prezydent. Bo jeżeli tak, to znaczy, że żyjemy we wspaniałym kraju. Jeżeli to jest naszym głównym problemem naszego społeczeństwa, kto wita pana prezesa w drzwiach Belwederu, to ja gratuluję, jeżeli nie mamy innych problemów. Naprawdę z całą stanowczością gratuluję. Co do samej reformy sądownictwa, bo myślę, że o tym powinniśmy rozmawiać. Oczywiście zmiany są konieczne. Nikt tutaj, w zasadzie wszyscy, jak jesteśmy w studiu, mówimy o pewnych zmianach. Natomiast mówmy o zmianach systemowych, proceduralnych, a nie o zmianach kadrowych i o zmianach kompetencyjnych, które proponuje nam PiS. Zmiany, które są w tej chwili proponowane, niestety, ale w żaden sposób nie przyspieszą nam jakby procedowania, rozpraw, w żaden sposób nie usprawnią wydawania wyroków. Jedyne, co te zmiany za sobą ciągną, to tak jak tutaj już przedmówcy wspomnieli, to jest to, kto będzie miał wpływ na wybór sędziów, kto w jaki sposób będzie miał też pewnie pośrednio wpływ na wyroki.
No, to jest niedopuszczalne. Jeżeli mówimy o jakichś zmianach, to przeprowadźmy prawdziwą reformę sądownictwa. Zastanówmy się nad tym, zróbmy bardzo szerokie konsultacje. Zmiany, które są proponowane, oczywiście w żaden sposób nie są zmianami, których oczekują Polacy, a jedynie są mamieni. Tutaj w obozie oczywiście rządzącym, tutaj pan Szumny wspominał, że jest zgoda. Proszę, nie zaklinajmy rzeczywistości. No myślę, że doniesienia medialne, wypowiedzi pani Beaty Mazurek, konferencja prasowa pouczająca prezydenta, kto ma witać pana prezesa. No, na litość boską, czy naprawdę ten temat wymaga dyskusji, wymaga zwoływania konferencji prasowej w Sejmie, marnowania czasu i pieniędzy podatników, żeby pouczyć pana prezydenta, pani Mazurek, która w wyborach zdobyła 30 tysięcy głosów, poucza pana prezydenta? Czy pan minister Jaki, który poucza pana prezydenta, również zdobył 30 tysięcy głosów? Ludzie, nie ośmieszajmy bardziej polityki, niż już jest ośmieszona, bo naprawdę ludzie na to patrzą i wydają cały czas ocenę, a niestety wydają ocenę negatywną dla pracy polityków. Wcale się nie dziwię. Ad vocem króciutko, tak, pan Waldemar Szumny, PiS, i pan Marek Rząsta, Platforma. Nie odnieść. Po pierwsze, panie pośle, mogę pana nawet zapewnić, że w tych ustawach nie ma nic o jakimś witaniu, o czym pan mówi, tylko to są konkretne zmiany służące społeczeństwu, a chcę przypomnieć, że te wyniki badań wcześniej, jeszcze przed wyborami, to jest około 82% ludzi społeczeństwa oczekujących usprawnienia reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale nie było konferencji prasowej teraz, na temat przedstawienia zmian. Ja nie przerwałem. I teraz mówimy o pewnym kolejnym etapie, bo przypomnę, że pierwszy element reformy sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości już zafunkcjonował i proszę tylko w teren się udać i sprawdzić, no, chociażby ten wybór losowy sędziego, czyli żeby nie było tych podejrzeń, jest bardzo dobrze odbierany, więc jeżeli pierwszy etap już zaistniał, dajcie czas, dajcie sposobność, nie atakujcie od razu, będzie za chwilę kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości, bo chodzi o to, żeby wymiar sądownictwo przybliżyć ludziom, oddać tak naprawdę społeczeństwu, żeby nie było już tego, co nieraz o tych sędziach czytaliśmy, co się działo. Było bardzo dużo także sędziów dobrze pracujących, ale niestety te przypadki rzutowały na całe to środowisko, które były nagłaśniane, od których aż się krew burzyła wśród zwykłych człowieka. W związku z tym ta reforma, nie zaklinajcie wy rzeczywistości, że było wszystko dobrze i że nie ma potrzeby. Właśnie po to jest. A teraz jeszcze do sobotniego spotkania. Ja pana też zapewniam, panie pośle, czy państwu, panów posłów, że atmosfera była naprawdę bardzo dobra, dlatego że wszystkim tutaj, i rządowi, i prezydentowi zależy na tym, żeby ta reforma zaistniała, bo tego oczekuje społeczeństwo. A to, że ktoś będzie niezadowolony, to zawsze tacy się znajdą, bo niektórzy przez tamte poprzednie lata się może poprzyzwyczajali do tego, jak było. Także to proszę też patrzeć na fakty, a nie tylko opowiadać takie bajki. Nie sądzę, żebyśmy zmarnowali czas, wracam się do pana posła Bakuna, dlatego że my to, o czym mówimy, pokazujemy mieszkańcom, czy mieszkańcy Podkarpacia mogą usłyszeć, że my to widzimy i oni wreszcie to muszą zobaczyć, że w Polsce nie ma ładu konstytucyjnego. Dzisiaj w Polsce nie decydują o władzy sądowniczej konstytucyjne organy, tylko decyduje tak naprawdę jeden człowiek. On przychodzi do prezydenta Rzeczypospolitej i daje mu poprawki do jego projektu. Panie radny, tak się nie prowadzi polityki. Jeszcze raz powtarzam, Polska, 38-milionowy kraj w środku Europy, nie jest piaskownicą, w którym można się bawić zabawkami, a polski sąd, polski wymiar sprawiedliwości nie jest zabawką, którą sobie wyrywają panowie Ziobro i pan Duda. Za momencik pan poseł Mieczysław Kasprzak, wcześniej pan Krzysztof Feret, Nowoczesna, który będzie musiał nas wcześniej opuścić. Zatem jeszcze raz w kwestii ustaw sądowych. Proszę bardzo. Właściwie wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć na temat szczegółów oceny tego spotkania. Może dodam tylko jedno zdanie, że Nowoczesna zawsze opowiadała się za tym, aby reformować sądownictwo, bo co do potrzeby reformy nie ma wątpliwości. Ona jest wykazywana i w takim spojrzeniu zdroworozsądkowym pojedynczych osób, ale też w opiniach, w badaniach. Natomiast ona się nie może opierać, tu się zgodzę z głosami, które padły wcześniej w tym duchu, na wymianie kadr, tylko przede wszystkim na procedurach i na informatyce. O tym też już pewnie rozmawialiśmy, o ile sobie przypominam, w tej audycji.
i w tym duchu się wypowiadałem jako przedstawiciel Nowoczesnej. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, PSL. Tu, żeby była jasność, ja nie słyszałem, żeby ktoś kwestionował potrzebę zmian w sądownictwie. Zmiany są potrzebne, to widać gołym okiem i pokazywanie, że 80 czy nawet 90% ludzi jest za. Oczywiście ludzie chcą zmian w sądownictwie, bo sądownictwo po wielu latach funkcjonowania potrzebuje takich reform. I no to nie jest, prawda, panie radny, i to nie jest prawda, że akurat opozycja atakuje. I opozycja nie chce zmian. To pierwszy pan prezydent powiedział stanowcze nie takim zmianom. No chyba miał powody, chyba ma dobrych doradców, sam też jest doktorem prawa, więc ma tą wiedzę i widzi, w jakim to kierunku zmierza, że to nic nie daje ludziom. I takie zaklinanie, będziemy losować, pokazywanie, a ludzie chcą zmian i tak dalej, to niczego nie daje. Konkretne zmiany, żeby w miarę poprawić sprawność funkcjonowania sądów, bo o to chodzi, żeby rozprawy nie trwały latami, bo to się wydłuża, procedury odwoławcze. Przy tych propozycjach, które się w tej chwili pojawiły, procedury będą dłużej trwały. Jeżeli będzie skarga w tej chwili wprowadzona też, no to zresztą to zostało podniesione, to jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania na ostateczny wynik. Zasypie sądy. Sprawność będzie mniejsza. Koszty sądowe, one są bardzo wysokie. Niejednokrotnie ludzi nie stać, zwykłych obywateli, na to, żeby pójść do sądu i procesować się, więc stąd te porady prawne są w różnych naszych biurach, czy nawet pan prezydent to stosował u siebie, bo ludzi nie stać na sądy. Więc no, trzeba coś z tym zrobić, ale nie tak, jak wy to wykonujecie. To mam nadzieję, że poprzecie, jak się już będzie to procedować. Kończymy zatem temat sądownictwa. Kolejny z tematów. Według informacji przekazanych przez GUS nie maleje, a rośnie emigracja Polaków za granicę. 2,5 miliona, ponad 2,5 miliona naszych rodaków jest za granicą. Na koniec 2016 to liczba 2 miliony 515 tysięcy, co oznacza wzrost emigracji o 4,7% w porównaniu z końcówką poprzedniego roku. Między 2015 i 2014 rokiem ta różnica była na poziomie 3,32%. Pan Krzysztof Feret, Nowoczesna, w tej kwestii. Powodem, ja krótko, bo rzeczywiście muszę wyjść wcześniej, za co bardzo Państwa przepraszam. Powodem tych wyjazdów są pieniądze i tak długo, jak długo ta fundamentalna różnica wysokości wynagrodzeń u nas i w krajach starej Unii będzie taka duża, że u nas się przez miesiąc zarabia to, co tam przez tydzień, tak długo jak to będzie istniało, tak długo ludzie będą wyjeżdżać. Natomiast zadbanie o to, żeby Polacy wracali, to jest proces. Absolutnie się nie zgadzam tutaj ze stanowiskiem w kampanii wyborczej prezentowanym i przez PiS niedawno, a wcześniej przez Platformę, że sprawimy o to, że Polacy zaczną masowo wracać do kraju. Nie da się tego zrobić w ciągu roku czy dwóch lat. Dobrze, jeśli w ogóle ten proces da się uruchomić w ciągu jednej kadencji. Natomiast żeby go uruchomić, trzeba podjąć konkretne działania, dlatego że migracja zarobkowa nie jest dobrym zjawiskiem, ponieważ ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, pracują zazwyczaj poniżej poziomu swoich kwalifikacji, ale to jest też dramat dla rodzin, które są niekompletne i brakuje ojca czy mamy w czasie, kiedy jest potrzebny dzieciom. Jakie to działania? No, na pewno większy nacisk na stymulowanie inwestycji. Ostatnio, w ostatnim czasie już jakby rezultatem faktycznym działania obecnej władzy jest to, że mamy od 20 lat najniższy udział inwestycji w PKB. Wzrost jest gospodarczy kreowany przez konsumpcję stymulowaną właśnie programem socjalnym, natomiast to powoduje, że ludzie uciekają z rynku pracy i firmy mają jeszcze większe kłopoty ze sprzedażą, z działalnością, co się przekładać będzie w dłuższym okresie na wyhamowanie wzrostu gospodarczego. Po drugie, potrzebne jest sprawne negocjowanie i rozsądne negocjowanie warunków inwestowania, tak żeby to nie były tylko inwestycje oparte na
taniej sile roboczej w Polsce, ale tak zwane wiedzo intensywnej. My tu mamy bardzo konkretne propozycje w programie przygotowywanym dla regionu, ale też w programie partii. Na pewno wprowadzenie euro, co my szybko postulujemy, poprawiłoby sytuację gospodarczą i na pewno obniżenie podatków 3 razy 16 VAT, PIT i CIT, co też postulujemy, oraz przekazanie większego udziału w tych podatkach samorządom. Bez wątpienia to są konkretne działania, które mają przełożenie na kondycję gospodarki, na pozycję Polski w efekcie i mogłyby odwrócić ten trend jednak wszystkich Polaków z zagranicy, żeby sprowadzić, czy prawie wszystkich. To jest proces i na pewno, tak jak wspomniałem, nie uda się go rozpocząć i zakończyć w jednej kadencji. Kto z panów w tej kwestii jako następny? Pan poseł Wojciech Bakun, Kukiz 15. No, trochę się wiąże ta kwestia emigracji Polaków za granicę z kwestią emigracji ze wschodu do Polski dotyczącą Ukraińców i Białorusinów. Także, oczywiście. No, ja bym chciał poruszyć kilka kwestii. Nie chcę się odnosić do programu Nowoczesnej, który przedstawił pan Konferet przed chwilą. Myślę, że to jest program, każdy może go ocenić po swojemu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwszą z tych kwestii to jest chociażby to, o czym wspomniał pan redaktor, czyli niestety, ale uzupełnianie siły roboczej w Polsce osobami najczęściej ze wschodu, czyli z Ukrainy. Niestety, ale polityka naszego państwa w dalszym ciągu, bo to nie jest polityka konkretnego rządu, tylko polityka, która jest już na przestrzeni kilkunastu lat po wejściu do Unii Europejskiej, niestety, ale opiera się na zachowaniu takiej taniej siły roboczej. Mamy być cały czas tanią siłą roboczą w Europie. Nie robi się nic po to, żeby obniżyć podatki, przede wszystkim podatki pracy Polakom, jednocześnie wypycha się ich za granicę. To, o czym wspominał pan Feret. Oczywiście emigracja w Polsce jest głównie emigracją zarobkową. Za granicę wyjeżdża się po to, żeby godnie zarobić za swoją pracę. Zgadzam się z tym, że poniżej często swoich kwalifikacji. Sam byłem osobą, która mieszkała za granicą. Magistrowie prawa pracujący w restauracjach, czy magistrowie polonistyki i innych kierunków studiów oczywiście są na porządku dziennym, czy to w Londynie, czy w Dublinie. Natomiast to jest jeden problem, czyli zastępowanie Polaków taką tańszą siłą roboczą ze wschodu. Oczywiście, z punktu widzenia pracodawcy, który szuka pracowników, ja dzisiaj jadąc do radia słyszałem reklamę jednej z firm budowlanych, która promuje się, że zatrudnia też kobiety jako malarzy i glazurników. No to widać, jaki jest problem już na rynku pracy, skoro nawet kobiety się zaczyna do prac budowlanych angażować i to jest jakiś tam kierunek. I z punktu widzenia pracodawcy oczywiście to jest zasadne, żeby zatrudniać kogokolwiek, jeżeli brakuje Polaków. Z drugiej strony, no wiadomo, że są zatrudniani za niższą stawkę i Polacy jednak oczekują pewnego wzrostu. Wchodząc do Unii kilkanaście lat temu, liczyliśmy na to, że dochody jednak po tych kilkunastu latach się zrównają. Jak widać, cały czas gonimy króliczka i Europa rozwija się troszeczkę szybciej. Ale inną kwestię, którą chciałbym poruszyć i też, żeby dać tutaj słuchaczom pewien obraz, to jest korelacja emigracji z korelacją nowych urodzin, też w odniesieniu do programu chociażby 500+. Odtrąbiliśmy wielki sukces. Rząd odtrąbił wielki sukces. 400 tysięcy urodzin, panie radny. 400 tysięcy. Prawie tyle, co w 2009, bo kłamstwem jest, że w 2009 czy w 2008 tych urodzin było mało. 2008, 2009, 2010 rok to były lata, w których rodziło się ponad 400 tysięcy dzieci, czyli tak naprawdę dogoniliśmy dopiero ten poziom z tamtych lat, mimo że nie było programu 500+. W tej chwili, porównując z rokiem 2015, to oczywiście widzimy super wzrost, ale porównajmy to z latami wyżu, czyli rocznika, którym ja jestem, rocznik 8.1, czy 8.2, czy 8.3. Wie pan, ile się dzieci rodziło w tamtych latach? Bez żadnego programu tak bardzo socjalnego. Rodziło się ponad 700 tysięcy dzieci. Ponad 700 tysięcy. Gonienie króliczka będzie trwało jeszcze dziesiątki lat. A jeżeli chcemy to skorelować teraz właśnie z tą emigracją, szanowni państwo, w Polsce rocznie rodzi się 400 tysięcy dzieci i rocznie emigruje z Polski
około 50 tysięcy nowych obywateli. Wzrost, który żeście zapewnili programem socjalnym 500+, czyli o około 40 tysięcy nowych urodzin, nawet nie pokrywa wzrostu i dalszego odpływu ludzi na emigrację. Czyli nie dość, że mamy śmiertelność, nie dość, że mamy dalej niewystarczającą liczbę urodzin, to nie robimy nic, nie ma żadnego programu tak naprawdę, żeby zatrzymać tych ludzi. Co z tego, że urodzi nam się 1 000 000 nowych obywateli, skoro 1 200 000 wyjedzie? No to jest żaden program, szanowni państwo. Za moment wracamy do dyskusji. Głosy od naszych słuchaczy, proszę bardzo. Jeżeli partia rządzi w Polsce, to jest bardzo źle. Jeżeli z jednej partii jest prezydent i Sejm. Prezydent zawsze powinien być niezależny, nie powinien być upartyjniony, powinien mieć kontrolę nad wojskiem, powinien mieć kontrolę nad wywiadem. Kandydaci powinni być na prezydenta, powinni być nieupartyjnieni. Wtedy by nam się żyło lepiej jak w Ameryce. Pozbawić sędziów ciuszków, łańcuszków, tak samo adwokatów. Niech oni nie będą kłamami, niech sądzi w garniturze i niech odpowiada za to, co zrobił. Bo w inny sposób będzie Skarb Państwa płacił, a oni będą się śmiać, będą mieli dobre odprawy. Również chciałem powiedzieć o sprawie lekarzy. Niech nie wykorzystują, tak jak lekarzom się wiedzie, nie wiedzie się nikomu. Młody inżynier idzie i pracuje na automacie. Niech zobaczą, ile on zarabia, a ile on musiał się uczyć. Uważam, że pan prezydent nie jest pod pręgierzem PiS-u, który przecież jakby nie było dąży do naprawy w sądownictwie, ponieważ przecież są tam wielkie niedociągnięcia ze strony sędziów, wyroki są niesprawiedliwe, korupcja jest duża w sądownictwie, więc uważam, że pan Kaczyński może ma swoje uwagi cenne, i które nie chce przeoczyć i chyba dojdzie razem do porozumienia z panem prezydentem na korzyść dobra Polski i Polaków. Całe spektrum poglądów od naszych słuchaczy przekazujemy niniejszym szanownemu gronu. Pan Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość, później pan poseł Marek Rząsa. Dziękuję. Szanowni państwo, jedno zdanie komentarza, nawet to, co słyszeliśmy przed chwilą, pokazuje, jak nasza społeczność, jak nasi mieszkańcy tutaj, jak Polacy oczekują tej reformy, jak odbierają i to, co teraz z wielką nadzieją i niestety te wiele lat wcześniej, co się działo. A wracając do danych GUS-u, szanowni państwo, ja dokonałem takiej szerszej analizy tego zjawiska, czyli od kilku lat przeanalizowałem i te dane, jeśli chodzi o wyjazdy od roku na przykład 2012, to było po kolei 2 miliony 100 tysięcy, 2 200, 2 300, 22, prawie 400 i teraz, jak pan redaktor tu przypomniał, 2 miliony 500, więc żeby ten proces odwrócić, trzeba wielu działań, które rząd od razu podjął i chociażby, mówiliśmy tutaj, 500+, czy inne reformy, to dobrze, proszę zauważyć. Nie, to nie jest tak, panie pośle. Myśmy wprowadzili to w trakcie roku. Ja jestem przekonany, że dane za rok obecny będą już inaczej wyglądać, a tak naprawdę drugi element tego, co pan redaktor powiedział, to 4,7%, ale wzrost, ale przypomnę, że za Platformy to było chociażby 5,6%, czyli rekordowy rok wzrostu na przykład 124 tysiące, gdy wyjeżdżało, więc to nie jest tak jednoznacznie. W 2010 był spadek. Mówimy. Ja mówię o 2014 w stosunku do 2013, bo wtedy sobie... 14. Łatwo z GUS-em, tak, zobaczcie. To rzeczywiście było 5,6%. Tak, i to był ten rekord. A teraz, proszę państwa, jak już mówimy o liczbach, to w jednym kraju, czy do, na przykład ta Wielka Brytania jest faktycznie najpopularniejsza, ale w innych krajach emigracja się zmniejsza do innych krajów. Ja mogę tu podawać te przykłady. Do Hiszpanii jest mniej wyjazdów, do Włoch jest mniej wyjazdów, także ja proponowałbym nie przeszkadzać, nie przerywać. Więc to po pierwsze. Po drugie, jeżeli przeanalizujemy także przyczyny wyjazdów, to zawsze to były te trzy elementy, czyli płace jako przyczyna, ogólna niska sprawność państwa i brak pracy. I dzisiaj mówimy, jesteśmy już na takim etapie, że ta sprawność państwa zupełnie inaczej wygląda, się poprawiła. Tej przyczyny wyjazdów już praktycznie nie ma. Jeśli chodzi o brak pracy, to jest, to, a kiedyś nawet w tej audycji mówiliśmy o spadającym bezrobociu, zostaje teraz tylko gonienie za tymi zarobkami, które rząd poprzez chociażby działania plan Morawieckiego, działania resortu gospodarki, które idą w tym kierunku. I my cały czas musimy
to trzeba sobie zdawać sprawę, ponadrabiać te lata wcześniejsze. To nie jest tak, że jednego dnia się uda wszystko wyzerować i będzie od razu kraina szczęśliwości. Po tej zielonej wyspie, chociażby na przykładzie Warszawy, widać afer na przykład. Także jeszcze jest jeden element ważny, żebyśmy też mieli świadomość, że GUS, bo to GUS wyraźnie także zaznacza, że to nie są takie twarde dane, tylko tam pewne elementy nie są do końca sprecyzowane, bo różne państwa mają różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych, różny jest dostęp do danych, także też na to wszystko trzeba to nakładać. I ja mówię jeszcze raz, żeby zadziałały te reformy z ubiegłego roku, to musimy odnieść się do danych. Jakbyśmy się spotkali za rok o tej porze, to zupełnie inaczej, jestem przekonany, bo takie już są symptomy po pierwszym, szczególnie półroczu tego roku, już będą inaczej wyglądać. A w związku z tym należy patrzeć szerzej, podawać wiele danych, nie tylko jeden wskaźnik, tylko można, jak mówiłem, na kilku przykładach. I to, co działania w tej chwili idą rządu, to właśnie idą po to, żeby naprawić te wieloletnie tendencje, które się niestety stworzyły. To ktoś to rządził, panowie posłowie, jakaś koalicja wcześniej była, prawda? Polacy wyjeżdżają i będą wyjeżdżać, bo tak robią młodzi ludzie na całym świecie. Do Polski też przyjeżdżają młodzi Francuzi, Hiszpanie, Anglicy. Nie sprowadzajmy tylko i wyłącznie wyjazdów do tego, że Polacy są tanią siłą roboczą, bo znam tysiące, setki tysięcy polskich młodych ludzi, którzy pracują w korporacjach globalnych, zajmują bardzo ważne funkcje, pracują w kancelariach prawnych, pracują w instytucjach europejskich, więc nie sprowadzajmy tego tylko do takiej emigracji, że jadą za chlebem. Ja chciałbym zapytać, panie radny, no skoro jest tak dobrze, to dlaczego ludzie młodzi wyjeżdżają? To ja panu odpowiem najprostszym językiem, bo taki jest stan umysłu PiSu. Niech jadą. Te słowa najlepiej pokazują, jak wy chcecie traktować ludzi. Pan zna te słowa. Wypowiedziała je, haniebne słowa, które wypowiedziała pani poseł PiSu tu z Podkarpacia. Jest mi wstyd. I pan myśli, panią, że te słowa wpłynęły na migrację? Tak, nie, proszę pana. Nie, to pokazuje stan umysłu. Trochę panie pośle, nie, tak. To pokazuje stan umysłu, bo skoro jest tak dobrze, to dlaczego ludzie wyjeżdżają? Pan poseł Bakun słusznie zauważył, rozdajecie pieniądze na lewo i prawo. To dlaczego ludzie wyjeżdżają? Nie chcą tych waszych pieniędzy, tylko chcą, a ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że oni widzą, że kłamiecie. Bo jeżeli mówicie z jednej strony, że jest nadwyżka budżetowa 5 miliardów, a z drugiej strony nie chcecie dać 200 milionów, 4% nadwyżki budżetowej na rezydentów, to o czym to świadczy? To świadczy, że nie ma żadnej nadwyżki budżetowej. I prawdę powiedział wasz prezes Kaczyński, który mówił, że na koniec roku nie będzie żadnej nadwyżki. Będzie deficyt budżetowy. Dalej, ludzie widzą te hordy Misiewiczów, Pisiewiczów, zajmujących intratne stanowiska, płatne po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie lub nawet miliony. Ja panu podam prosty przykład i proszę się do niego odnieść. Zadłużonym na 80 milionów w szpitalu przemyskim, którym wymagania, zobowiązania wymagalne wynoszą 20 milionów, dyrektor w ciągu roku zarabia o 80 tysięcy więcej, a dwóch działaczy pańskiej partii, radnych, podwaja swoje zarobki z 30 tysięcy na 71 i z 50 na 110 drugi. Dlatego ludzie widzą. Widzą, że muszą ustępować. Tak jak pani opisana ostatnio w jednym z regionalnych gazet, która została po 26 latach zwolniona. Wie pan za co? Za to, że kilkanaście lat temu miała odwagę... Ale panie pośle, miała pan odwagę, mówi o migracji. Proszę, o proszę mi skończyć. Proszę mi skończyć. Mówię na temat. To jest konkretny przykład, że... A wie pan, za co została zwolniona? Bo startowała kiedyś list opozycji i pozbawiacie ludzi czynnego prawa wyborczego. I dlatego ludzie wyjeżdżają. O, to jest moja odpowiedź, panie radny. Pan Waldemar, mówiłem na temat. Prawo i Sprawiedliwość... Padły konkretne, że tak powiem, pytania. Tak, tak. W ramach ad vocem, proszę króciutko. Ja króciutko, ponieważ mieliśmy, nie wiem, 2 tygodnie temu albo 3, gdy byłem także tutaj, akurat pana posła nie było, była pani poseł, wtedy mówiliśmy o służbie zdrowia, prezentowałem plan, który jest, jeśli chodzi o zadłużenie, jak z tego wyjść, bo to ktoś, jak mówiłem, doprowadził do tego i jest pomysł na to konkretny. O tym szczegółowo. 4 lata rządzi. Akurat społeczeństwo wie, kto rządzi, bo przez 8 lat wcześniej w Polsce. Kto w sejmiku rządził 5 lat, panie radny? Mówiliśmy o tym. Dzisiaj mówimy o emigracji. No widzi pan, panie pośle, jakby pan się przygotował do tematu, to byłoby dużo lepiej z korzyścią tutaj. Ja się podaję przykłady. Apeluję o szanowanie interlokutora i umożliwienie mu odpowiedzi. Proszę, pan Waldemar Szumny, zakończenie swojej kwestii. Dziękuję panie redaktorze, że pan tutaj fajnie czuwa. Jeśli już o to chodzi, myślę, że zawsze jest lepiej i kulturalnie, jeżeli sobie nie przerywamy. Szanowni państwo,
To na to wszystko trzeba także sobie zdawać sprawę, nakłada się sytuacja w Wielkiej Brytanii. Ja analizowałem wczoraj dane, które przedstawia brytyjski Office for National Statistics i oni informują o setkach tysięcy wakatów w sektorze usług i to są usługi także, jeśli chodzi o sprzedaż tam hurtową, detaliczną, ale także w sektorze służby zdrowia i pracy socjalnej, więc miejmy też świadomość, że my musimy przedstawiać stąd działania rządu, atrakcyjne oferty dla polskiej gospodarki, żebyśmy tych wykwalifikowanych Polaków zatrzymywali w kraju i właśnie po to tych reform jest wiele potrzebnych, żeby Polaków po pierwsze zatrzymywać, po drugie płacić godnie, żeby wreszcie poczuli się obywatelami we własnym kraju pożądanymi. I to, jak mówiłem, te wcześniejsze lata wymagają odwrócenia. To nie jest tak, że w jednej minucie wszystko się da zrobić, bo statystycznie patrząc zawsze idzie jako pewien proces. Czy słowa nie zostały... Krótko, bo... Czas, mówiliście dość długo. Cały czas trwa kampania wyborcza. Robimy, mamy pomysły, mamy programy, mamy plany. 8 lat, a ja powiem 2 lata, to co? Dalej trzeba 8 lat czekać, bo tak słyszymy przy lekarzach, przy służbie zdrowia 8 lat i ktoś będzie to rozliczał. No jest to dramat w tej chwili, bo bardziej widać, zajmujemy się tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, a nie u nas. U nas tych symptomów zachęcania wręcz ludzi do wyjazdu za granicę jest bardzo wiele, jak chociażby pani poseł spadochroniarz tutaj z Podkarpacia, która tak, a nie inaczej się wyraziła, jak chociażby pan minister Radziwiłł, który mówi, a co lekarze, jedźcie sobie, nie, żeby dać im jakieś słowa otuchy, powiedzieć, czekajcie, siądźmy, może przeanalizujemy jeszcze raz to, co mówiłem 2 lata temu w kampanii wyborczej, że będzie wspaniale, może byśmy to wspólnie tego, nie, my sobie Ukraińców tutaj, lekarze z Ukrainy sprowadzimy. No to jest żenujące. Naprawdę, jak lekarze mogą poczuć się obojętnie, jak to radiosłuchaczka mówiła, obojętnie ile zarabiają, czy mało, czy dużo, ale to jest niepoważne. Pan poseł wspomniał o pani, która została 14 miesięcy przed emeryturą wyrzucona z pracy, 20 lat pracowała, piątka dzieci w domu, zostaje bez środków do życia z Przemyśla akurat. To co ona powie swoim dzieciom? Jedźcie za granicę, bo tu nie macie co szukać, bo tu was nikt nie uszanuje, dlatego że startowała z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to ma być, że tak powiem, wyrocznią, kto będzie prasował, czy Misiewicz, słuchacz wspomniał tutaj, że prezydent powinien być z innej opcji politycznej. Ale mało to, PiS dąży w tej chwili, żeby była monokultura polityczna u nas, czyli zbliżamy się do tego, co kiedyś było, bo najlepiej to zrobić taką ordynację wyborczą, żeby wszystkich wykasować, żeby PiS miał 120% poparcia, jak nie 100, i wtedy jest rządzenie absolutnie. Tędy się taką drogą daleko nie zajdziemy. Ludzie już mają dość kampanii wyborczej. Trzeba rozwiązywać konkretne problemy systemowe, bo za rządzenie ponosi się odpowiedzialność. Tak jest w całym świecie. Przyjmuje się rząd i od następnego dnia jest się rozliczanym, a na koniec kadencji ludzie mają prawo rozliczyć, więc rząd musi robić wszystko, żeby pokazać, że rozwiązuje problemy ludzkie, a nie obiecuje przez 4 lata i może uda się przeciągnąć do następnej kadencji, ale nie, ale ludzie tego nie odczują, z tego nic nie będzie. Mamy program dla młodych w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo przede wszystkim o młodych trzeba zadbać, żeby pokazać im, że mamy jakieś stabilne prawo, bo u nas dzisiaj prawo można zmienić jednej nocy. Nie ma stabilności prawa. Mówią o tym przedsiębiorcy, uciekają przedsiębiorcy. Inwestycje spadły u nas w kraju. Mówi się, że mamy wzrost gospodarczy. No i jeden program, który wam wypalił i to przy naszym wsparciu, powiedzmy szczerze sobie, 500+, ale popsuliście to, zepsuliście ogromne pieniądze, bo można było to racjonalniej wykorzystać, lepiej wykorzystać tym, którzy najbardziej potrzebują pieniędzy. Duże pieniądze poszły. Należą się ludziom pieniądze, nie też odczują wzrost gospodarczy, ale ten wzrost, jak mówicie, jest dzisiaj bardzo duży, więc dajmy innym grupom społecznym, co emeryci i renciści, 2,70 do waloryzacji, więc litości. Czyli rozumiem, wsparcie dla młodych pozwoli ich zatrzymać tutaj w kraju. Kończyć będziemy tą naszą dzisiejszą dyskusję, bo czas niestety biegnie niesamowicie szybko, ale jeszcze głos od naszych słuchaczy dotyczący emigracji. Jest dzisiaj
tutaj mowa o emigracji naszych młodych obywateli, no i żeby z powrotem wracali do kraju. No to ja się pytam, jak mogą wracać? Następna fala emigracji pewnie będzie, jeżeli w dalszym ciągu będzie się lekceważyło tak młodych lekarzy. Tu właśnie też pan mówił, że no jacy oni bogaci. Proszę pana, proszę państwa, w tych rękach tych młodych ludzi nasza przyszłość, nasze zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Od pana prezydenta po panią sprzątaczkę gdzieś tam daleko, daleko. Więc może stańmy wszyscy razem, przestańmy się kłócić, bo to już naprawdę nie ma sensu. Spory polityczne będą miały miejsce, mają miejsce i miały miejsce w przyszłości. Taka jest temperatura polityki, proszę państwa. Panie doktorze, ja mogę jeden przykład jeszcze podać. Niestety mamy blok reklamowy przed godziną pełną. Proszę panów, następny panel za tydzień, szerokie spektrum wymiany dyskusji. Czas niestety kończyć dzisiejszy podkarpacki panel polityczny. Staraliśmy się każdemu z państwa udzielić głosu w równym wymiarze. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Waldemar Szumny, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Rząsa, Platforma Obywatelska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu, miłego dnia życzę. Pan poseł Wojciech Bakun, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie państwu. Pan Krzysztof Feret musiał opuścić nas wcześniej, Nowoczesna. I pan poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Serdecznie dziękuję. Kłania się państwu Jerzy Pasierb. Do usłyszenia.